Cześć! Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ustalić bieg okresu wypowiedzenia, czyli ustalić czas, który musi upłynąć do momentu rozwiązania umowy o pracę, zapraszam Cię do oglądania dalej. Okres wypowiedzenia w zależności od zawartej umowy o pracę wynosi od 3 dni do aż 3 miesięcy. Długość okresu wypowiedzenia została wyraźnie określona w przepisach kodeksu pracy. I w przypadku umowy zawartej na okres próbny, okres wypowiedzenia może trwać 3 dni, tydzień lub 2 tygodnie. Natomiast w przypadku umowy zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia trwa od 2 tygodni przez 1 miesiąc do 3 miesięcy. Bardzo rzadko można się spotkać z zawieraniem umowy na okres próbny krótszy niż 2 tygodnie, jednak jest to jak najbardziej możliwe i w takim przypadku okres wypowiedzenia jest najkrótszy i wynosi 3 dni robocze. No i właśnie, pojawia się tutaj pytanie, co oznaczają dni robocze? No, dniami roboczymi są nie tylko dni od poniedziałku do piątku, ale również sobota. Oczywiście sobota jest najczęściej dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, jednak zgodnie z przepisami ustawy o dniach wolnych, dniami wolnymi są niedziele i święta, w związku z czym przyjmuje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty. I uwaga, dniami roboczymi w kontekście ustalania biegu okresu wypowiedzenia nie są dni, które są dla pracownika dniami roboczymi zgodnie z jego harmonogramem czasu pracy. Na przykład pracownik jest zatrudniony na część etatu i wykonuje pracę jedynie w poniedziałki, wtorki i piątki. Pracownik ten jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny krótszy niż 2 tygodnie, w związku z czym obowiązuje go 3-dniowy okres wypowiedzenia. No, pracownikowi nie spodobała się ta praca, do której został przyjęty, w związku z czym złożył do pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, złożył je we wtorek. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w środę i kończy piątek, czyli dni robocze, środę, czwartek i piątek, mimo że pracownik faktycznie wykonuje pracę w poniedziałki, wtorki i piątki. No i co ważne, należy o tym szczególnie pamiętać, że dzień złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, czy to ze strony pracownika, czy pracodawcy, nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. W przypadku 3-dniowego okresu wypowiedzenia, skoro uwzględniamy jako dnie robocze dni od poniedziałku do soboty, a pomijamy niedzielę i święta, to na przykład złożone wypowiedzenie w czwartek rozpoczyna bieg w piątek i trwa od piątku do poniedziałku. Piątek, sobota, poniedziałek, ponieważ pomijamy niedzielę w tym przypadku. Natomiast więcej przykładów praktycznego zastosowania tego 3-dniowego okresu wypowiedzenia znajdziesz w mojej takiej mini publikacji na ten temat. Link oczywiście znajdziesz w opisie pod filmem. Dzień upływu okresu wypowiedzenia jest jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia pracownika, niezależnie od tego, czy jest to dla pracownika dzień roboczy zgodnie z jego harmonogramem pracy, czy też nie. Jeśli na przykład pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę w środę i obowiązuje go oczywiście 3-dniowy okres wypowiedzenia, to bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w czwartek i kończy w sobotę. Pracownik ten wykonuje pracę od poniedziałku do piątku, mimo tego umowa o pracę rozwiąże się w sobotę. Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach rozpoczyna swój bieg zawsze od najbliższej niedzieli po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy się zawsze, ale to zawsze, w sobotę. Oczywiście w tym przypadku również do okresu wypowiedzenia nie wliczamy dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Natomiast w przypadku zastosowania okresu wypowiedzenia wyrażonego w tygodniu lub tygodniach nie pomijamy niedziel czy też dni świątecznych.
podstawową zasadą wynikającą z przepisów kodeksu pracy jest to, że w przypadku okresu wypowiedzenia trwającego tydzień lub wielokrotność tygodnia, okres wypowiedzenia zawsze kończy się w sobotę. Żaden przepis kodeksu pracy czy żaden przepis prawa nie wskazuje, że okres wypowiedzenia rozpoczyna się w niedzielę. Natomiast skoro kończy się w sobotę, a trwa tydzień lub wielokrotność tygodnia, czyli na przykład 7 lub 14 dni, no to z tego wniosek, że bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się zawsze w niedzielę. Zatem niezależnie od tego, w którym dniu tygodnia złożymy wypowiedzenie umowy o pracę do pracodawcy, czy też pracodawca złoży pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, na przykład czy to będzie poniedziałek, czy piątek na przykład, to okres wypowiedzenia zaczyna biec w niedzielę i kończy się tydzień później w sobotę lub dwa tygodnie później również w sobotę. Okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącu lub w miesiącach zawsze rozpoczyna się z pierwszym dniem pełnego miesiąca kalendarzowego i kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od tego, w którym dniu, czy to pracownik, czy pracodawca złoży oświadczenie woli o wypowiedzeniu, czy to będzie na przykład 1 sierpnia, czy też 31 sierpnia, na przykład, to bieg okresu wypowiedzenia i tak rozpocznie się 1 września, czyli z pierwszym dniem następnego pełnego miesiąca kalendarzowego i będzie trwał bądź to do końca września, jeśli pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia lub jeśli 3 miesiące, no to wrzesień, październik, listopad do końca listopada. I oczywiście ostatni dzień tego danego miesiąca kalendarzowego jest jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia pracownika. Podsumowując, w przypadku 3-dniowego okresu wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia wliczamy jedynie dni robocze od poniedziałku do soboty z pominięciem niedziel i świąt. Oczywiście pomijamy dzień złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W przypadku tygodniowego okresu wypowiedzenia lub jego wielokrotności bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się zawsze w niedzielę i kończy w sobotę tydzień lub dwa tygodnie później. W przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia lub jego wielokrotności okres wypowiedzenia zawsze obejmuje pełne miesiące kalendarzowe i rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem pełnego miesiąca kalendarzowego, a kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, niezależnie od tego, czy dany miesiąc liczy 30, czy też 31, czy też na przykład 28 dni, tak jak w przypadku lutego. Mam nadzieję, że po tym filmie już nie będziesz mieć żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o określenie biegu okresu wypowiedzenia. Przykłady, takie praktyczne przykłady zastosowania okresów wypowiedzenia czy rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia znajdziesz w moim artykule na ten temat, który oczywiście podlinkuję pod filmem w opisie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.